Do 13 razy sztuka. W PGE Ekstralidze nie ma już niepokonanej drużyny, a po porażce piątkowej Betar Sparty Wrocław w Lesznie play-offy zapowiadają się ciekawiej niż moglibyśmy przypuszczać. Ja nazywam się Mateusz Puka, a to magazyn PGE Ekstraligi. Najbliższa godzina to godzina ciekawych rozmów o żużlu. Wydaje nam się, a być może wiemy już niemal wszystko o tym, jak zakończy się faza zasadnicza sezonu PGE Ekstraligi. No właśnie, znaki zapytania jeszcze przy GKM-ie Grudziądz, który co prawda przegrał w ostatnim tygodniu na własnym torze z EBUT.pl Stalą Gorzów, ale matematycznie ma jeszcze szansę. Problem w tym, że nie wszystko jest już w rękach i motocyklach zawodników z Grudziądza, ponieważ nawet zwycięstwo w bardzo trudnym wyjazdowym meczu w Częstochowie nie zapewni im udziału w playoffach. Ich los zależny jest także od zawodników Fogo Unii Leszno. W Lesznie w końcu spokój, bo wiele wskazuje na to, że klub będzie mógł sobie wybrać ćwierćfinałowego rywala. Jeżeli przegrają ostatni mecz w Krośnie, ich rywalem będzie osłabiona Betar Sparta Wrocław. Jeśli wygrają, czeka ich chyba nieco trudniejsze zadanie z Platinum Motorem Lublin. Pierwszym naszym gościem będzie Anders Thomsen, ale zanim przejdziemy do rozmowy z sympatycznym Duńczykiem, zobaczmy, jak ten zawodnik radził sobie podczas meczu z Lech GKM Grudziądz EBUT.pl Stal Gorzów. Anders Thomsen ma ostatnio same powody do świętowania, niezły występ w Grudziądzu, 10 punktów plus bonus, a i ostatnio także przedłużenie umowy o 2 lata ze Stalą Gorzów. I właśnie ten drugi wątek będzie nas najbardziej interesował podczas rozmowy z Duńczykiem. Zobaczmy, co powiedział Anders Thomsen o kulisach negocjacji ze Stalą Gorzów, ale także o przygotowaniach do drużynowego Pucharu Świata. Posłuchajmy. Czy spodziewałeś się przed sezonem, że Stal Gorzów będzie radziła sobie aż tak dobrze? Przystąpiliście do rozgrywek osłabieni odejściem Bartosza z Marzlika, a teraz jesteście kandydatem do medalu. Wierzyłeś, że tak to się potoczy? Trudno powiedzieć, choć oczywiście wierzyłem w nasz zespół i liczyłem, że możemy powalczyć o awans do półfinałów. Teraz jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli, a dla mnie to niesamowite, że dokonaliśmy tego pomimo odejścia Bartka. Duża w tym zasługa Oskara Pfeiffera, który wykonuje wspaniałą robotę i zdobywa dla nas bardzo dużo punktów. Wciąż mamy znakomitą atmosferę w drużynie i to jest nasz ogromny atut. Na którym miejscu Stal Gorzów zakończy tegoroczne rozgrywki PGE Ekstraligi? Masz jakieś szczególne oczekiwania? Złoto byłoby wspaniałe. Jeżdżę już w Polsce wiele lat, ale nadal nie zdobyłem jeszcze złotego medalu. Zwycięstwo ze Stalą to byłoby spełnienie mojego wielkiego marzenia. Zdaję sobie jednak sprawę, że Sparta jest bardzo mocna, choć Unia Leszno ostatnio pokazała, że nawet taki zespół można ograć. Najpierw musielibyśmy jednak awansować do finału i trafić na swój szczęśliwy dzień. Muszę wrócić do Twoich negocjacji ze Stalą. Teraz wiemy już, że zostajesz w Gorzowie na kolejne 2 lata, ale Twoje rozmowy z działaczami wcale nie były takie łatwe i wszystko przedłużało się w czasie. Od początku byłeś pewny, że zostaniesz w Stali na kolejne sezony? Szczerze mówiąc, to nie było pewne. To faktycznie były długie negocjacje, ale udane dla obu stron. Czuję się w Gorzowie znakomicie. Lubię to miasto i kibiców. Od tego roku klub jest zarządzany bardziej profesjonalnie. Nowy prezes wykonuje wspaniałą robotę. On nigdy nas nie oszukuje. Po prostu mówi, jak jest, a to był dla mnie kluczowy czynnik, który sprawił, że zostałem w Stali. Lubię ufać ludziom, z którymi współpracuję. Negocjacje były długie, ale na koniec dom to jednak dom. Jeżdżę w Gorzowie od 5 lat. Nie potrzebuję używać nawigacji po mieście. Wiem, do kogo mogę zadzwonić w razie problemów.
Śmiało mogę powiedzieć, że to mój drugi dom. Powiedziałeś przed chwilą, że ostatnio sporo zmieniło się w zarządzaniu stalą i w końcu możesz ufać działaczom. Czy to znaczy, że rok temu było inaczej? Nie ufałeś poprzedniemu zarządowi? Nie wiem, czy było inaczej, bo lubiłem poprzedniego prezesa. Teraz mamy jednak klarowną sytuację i jeśli ktoś coś powie, to wiadomo, że właśnie tak się stanie. Nie ma żadnych znaków zapytania i można być pewnym, że wszystko będzie realizowane zgodnie z ustaleniami. Bardzo mi to odpowiada. Czy to ma wpływ na tak dobre wyniki drużyny? W Gorzowie nie mamy dużej presji. Jesteśmy jak rodzina. Nie spotykamy się tylko na obowiązkowych treningach. Mamy wspaniałego trenera. On doskonale rozumie nasze potrzeby. Jeśli na treningu chcesz wyjechać na tor tylko raz czy dwa razy, to nie ma z tym żadnego problemu. Dba o to, byśmy czuli się komfortowo. To naprawdę wartościowa cecha. Poza tym jeździmy w podobnym składzie od wielu lat. Wiemy, czego możemy się po sobie spodziewać. Atmosfera jest znakomita. Możemy porozmawiać praktycznie o wszystkim. W tym roku prezes Waldemar Sadowski rozpoczął budowanie drużyny od negocjacji z Martinem Waculikiem i Szymonem Woźniakiem, a rozmowy z tobą zaczął nieco później. Poczułeś się zawiedziony, że mimo znakomitych wyników wciąż jesteś tym trzecim? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Nie wiem, dlaczego akurat taką kolejność wybrano, ale to naprawdę sprawa drugorzędna. Może klub wcześniej musiał dokończyć rozmowy z jakimś sponsorem? Nie zaprzątam tym sobie jednak głowy, bo to nie ma znaczenia. Możliwość bycia członkiem tej drużyny przez kolejne lata jest dla mnie ważniejsza. Zanim jednak dogadałeś się z władzami Stali Gorzów, otrzymałeś oferty z niemal wszystkich klubów PGE Ekstraligi. Zastanawiałeś się, jak byłoby ci w Motorze Lublin, Apatorze Toruń czy Włókniarzu Częstochowa? Miałeś oferty z najlepszych polskich zespołów. Oczywiście, że tak było. Moje miejsce w składzie Stali Gorzów jest całkiem bezpieczne. W tej konfiguracji mogę zdobywać wiele punktów i to jest dla mnie ważny argument. Poza tym Gorzów nie jest zbyt daleko od Danii. Z mojego domu do Gorzowa prowadzi całkiem dobra droga i jedzie się nią tylko 6 godzin. Gorzowie mam już swoją bazę sprzętową i choć oczywiście wyjazdy na treningi do innego klubu byłyby możliwe, uznałem, że lepiej będzie zostać w klubie, który jest moim drugim domem. Trener Stanisław Chomski wciąż mówi o możliwym odejściu na emeryturę po tym sezonie. Czy wyobrażasz sobie Stal Gorzów bez tego trenera? Rozmawialiście o tym z prezesem podczas negocjacji? Szczerze mówiąc, nie do końca. Bardzo lubię tego trenera. On jest niesamowity i na pewno mogę mówić, że to najlepszy szkoleniowiec, jakiego miałem w życiu. Mam nadzieję, że on też zrozumie to, że najpierw musimy razem zdobyć złoty medal, a dopiero potem będzie mógł myśleć o emeryturze. Mam nadzieję, że zostanie nie tylko na kolejny sezon, ale także na kilka kolejnych. Jeśli naprawdę myśli o odejściu, to koniecznie powinien wziąć kogoś pod swoje skrzydła, komu przekaże całą swoją wiedzę i filozofię prowadzenia drużyny. On jest w tym naprawdę niesamowity. Muszę zapytać Cię o sytuację z niedawnego meczu z Włókniarzem Częstochowa, gdy po upadku przebiegłeś z motocyklem praktycznie całe okrążenie, a po wszystkim już będąc w parku maszyn dowiedziałeś się, że i tak nie dostaniesz za to punktu. Wszystko przez to, że zostałeś delikatnie dotknięty w ramię przez ratownika medycznego. Wiedziałeś, że jest taki przepis? Nie wiedziałem o tym, tak samo jak nie czułem, że ratownik mnie dotknął. Nie ma to jednak wielkiego znaczenia. Zgadzam się, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie mam żalu do ratownika. On po prostu robił swoją robotę.
Mam nadzieję, że nie spotkały go przez to żadne nieprzyjemności, bo przecież on miał bardzo dobre intencje i chciał dla mnie jak najlepiej. Teraz wspominam to ze śmiechem, ale po powrocie do parku maszyn miałem dość, bo biegłem tyle metrów w kewlarze przy 35-stopniowym upale. Takie jest jednak życie. Czy to była najdziwniejsza sytuacja, jaka spotkała cię podczas żużlowych meczów w twojej karierze? Nie sądzę. Przepisy są jasne i jeśli ktoś cię dotknie, to automatycznie jesteś wykluczony z wyścigu. Tutaj było tym dziwniej, że ten dotyk był faktycznie minimalny. Przepisy są jednak przepisami. Jeździsz w Gorzowie od 5 lat. Jak przez ten czas zmieniło się twoje postrzeganie żużla? Gdy przychodziłeś do klubu, byłeś debiutantem. Nie miałeś dobrych motocykli i nie było jasne, czy poradzisz sobie w PGE Ekstralidze. Dziś jesteś czołowym zawodnikiem ligi. Dużo się przez ten czas zmieniło. Dziękuję za te słowa. Faktycznie to była trudna droga. Od początku mojej kariery nie miałem zbyt wielu pieniędzy i na wszystko musiałem zarabiać praktycznie sam. Gdy zaczynałem jeździć na żużlu, wszyscy moi rówieśnicy mieli po dwa motocykle, a mnie było stać tylko na jedną maszynę. Na tym jednym motocyklu przejeździłem praktycznie całą karierę na minitorze. Zdobyłem na nim nawet tytuł mistrza świata w kategorii o pojemności 80 cm sześciennych. W porównaniu do innych motocykli to była już wtedy naprawdę stara maszyna. To pokazuje, z jakimi przeciwnościami musiałem się mierzyć na początku kariery. Mam jednak wrażenie, że to pozwoliło mi zbudować odpowiednie fundamenty pod kolejne szczeble kariery. Już jako dziecko wiedziałem, że nic nie należy mi się za darmo i na wszystko trzeba mocno zapracować. To bardzo cenna lekcja, która ukształtowała mnie jako żużlowca, ale także jako człowieka. Oczywiście miałem ogromne wsparcie od mojej rodziny, ale akurat w aspekcie finansowym musiałem radzić sobie sam. To wszystko sprawiło jednak, że jestem właśnie w tym miejscu, w którym jestem. Samo przejście do PGE Ekstraligi to był bardzo ważny krok w mojej karierze. Nagle każdy wyścig stał się ekstremalnie trudny. Nic tu nie przychodzi łatwo, bo nawet junior bez większego doświadczenia może z tobą wygrać. Pamiętam, jak przechodziłem z pierwszej ligi. Przeskok był ogromny. Pierwszy mecz przeciwko Włókniarzowi miałem bardzo udany, zdobyłem 15 punktów. Potem przyszły jednak poważne problemy. Okazało się, że nie mam takiego sprzętu jak inni zawodnicy i wszystko musiałem zacząć od początku. Dużo w Polsce mówi się o tym, że w ostatnich latach to właśnie ty dostawałeś największe podwyżki spośród wszystkich zawodników PGE Ekstraligi. Jak reagujesz na takie informacje? Denerwujesz się tym, czy przyjmujesz to na spokojnie, bo wiesz, że to naturalne, że ludzie mówią o tobie, gdy osiągniesz sukces? Wydaje mi się, że nikt tak naprawdę nie wie, ile zarabiam, więc podchodzę do tego z dużym dystansem. Czasami podawane są totalnie szalone sumy, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dla mnie żużel to nie tylko sport, ale także sposób na życie. Gdybym myślał tylko o zarabianiu pieniędzy, to pewnie byłbym już w innym klubie. Zostałem jednak w stali, bo tu czuję się bezpieczny i czuję, że to mój dom. Za każdym razem, gdy wchodzę na stadion, robię to z ogromnym uśmiechem. Lubię tam być, lubię się tam ścigać. Pieniądze są dla mnie tylko pieniędzmi. Kilka lat temu byłeś bardzo spontaniczny, a władze klubu miały pretensje, że nie wszystko w twoim otoczeniu funkcjonuje tak, jak powinno. Czy to już się zmieniło?
Team funkcjonuje już tak dobrze, jak choćby team Bartosza Zmarzlika. Nic nie jest perfekcyjne. W życiu zawsze coś jest do poprawy. Mam jednak znakomitych mechaników, świetnego menedżera. Otaczam się świetnymi ludźmi, którzy bardzo mi pomagają. Myślę, że mam obecnie team, o jakim marzyłem od wielu lat. Wszystko rośnie w szybkim tempie, ale nic nie jest doskonałe. Czy jesteś w stanie wytłumaczyć swoje tegoroczne problemy w Grand Prix? W PGE Ekstralidze masz stabilną, bardzo wysoką formę, ale w Mistrzostwach Świata twoje wyniki są zadziwiająco słabe. Może ty mi powiesz, dlaczego tak jest? Grand Prix jest po prostu inne. Gdy jadę na mecz Staligorzów, to jestem pewny, że zakończę z dobrym wynikiem i zwykle tak się dzieje. W Grand Prix, nawet jak mam dobre nastawienie, to kończy się kiepskim wieczorem. To trudne do zrozumienia i wytłumaczenia. Myślę, że to może być także kwestia torów. Z pozoru wyglądają normalnie, podobnie jak do poprzednich lat, ale w tym roku zatrudniono nowego fachowca od nawierzchni i on robi tory tak, jak robi. Kończy się tym, że tegoroczne Grand Prix to dla mnie ciągła walka. Może to moja wina, może wina sprzętu, a może obu tych rzeczy. Pracujemy nad tym. Muszę zapytać o Nikiego Pedersena, twojego trenera z reprezentacji Danii. Jaki jest Niki jako trener? Jest ostry, czy raczej przyjacielski do swoich zawodników? Wszyscy znają Nikiego z toru, a on wtedy faktycznie potrafił być dziki i zupełnie szalony. Poza torem to jednak inny człowiek. To fantastyczny facet, bardzo profesjonalny. To pierwszy raz w mojej karierze, gdy kadra Danii ma tak profesjonalnego trenera. Wszystko mamy rozpisane co do godziny. Wszystko jest idealnie zaplanowane, a każdy wie, co ma robić i jakie są wobec niego oczekiwania. Wykonuje wspaniałą robotę także podczas rund Grand Prix. Nie narzuca żadnej dodatkowej presji. Nie krzyczy, że coś musimy zrobić. Zachowuje się zupełnie inaczej niż jako zawodnik. Jest spokojny i to bardzo pomaga. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało podczas drużynowego Pucharu Świata. Mieliśmy o tym wiele rozmów i jesteśmy dobrze przygotowani. Zresztą to my zdecydowaliśmy, że Niki nie będzie tylko naszym trenerem, ale także zawodnikiem. Chcieliśmy wystawić najlepszy możliwy skład, a my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że on wciąż jest jednym z najlepszych żużlowców świata. Chcieliśmy, by pomógł nam na torze. Długo musieliście z nim negocjować, by ostatecznie zdecydował się wystąpić w drużynowym Pucharze Świata jako zawodnik? Początkowo faktycznie Niki opierał się i nie chciał występować w podwójnej roli. Proponowałby wziąć kogoś innego. Ostatecznie postawiliśmy sprawę jasno. Jeśli chce wygrać drużynowy Puchar Świata, to musi nam w tym pomóc na torze. Nawet ostatni nasz mecz ligowy pokazał mi, jak bardzo dobrym zawodnikiem jest wciąż Niki Pedersen. Nawet jeśli zdobędzie 10 punktów we Wrocławiu, to bardzo nam pomoże w zdobyciu medalu. Anders Thompson pochwalił obecnego prezesa Staligorzów, Waldemara Sadowskiego, a chyba oberwało się nieco poprzedniemu zarządowi. To było bardzo dyskretne, ale Anders Thompson przekazał dokładnie to, co chciał. Zanim przejdziemy do kolejnego gościa, przeniesiemy się na MotoArenę. MotoArenę, która od tygodnia jest bardzo aktywnie wykorzystywana. Zobaczmy, co działo się podczas ostatniego meczu KS Apatora Toruń z Celfa z Wilkami Krosno. W piątek mecz ligowy, a już od niedzieli prawdziwy najazd najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia z całego świata na MotoArenie. Jest dzisiaj śmietanka żużlowa i być może przyszli mistrzowie. Z nami jest też Marcin Musiał, który przygląda się temu wszystkiemu od początku. Marcin, czy my się słyszymy? Tak jest. Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu. No więc powiedz, co się dzieje od poniedziałku, jak wygląda Speedway Ekstraliga Camp?
Ja w przeciwieństwie do zeszłego roku, gdzie byłem tylko na środę i czwartek, czyli na dni zawodów, teraz mam faktycznie tę przyjemność być od poniedziałku i uczestniczyć w treningach jako tłumacz. Więc sam czuję się, jakbym tę wiedzę chłonął, bo pracuję z trenerem i Aleksandrem Janasem w klasie 250cc i z trenerem Stanisławem Chomskim w tej już seniorskiej pojemności motocykli, czyli 500cc. Dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o praktykę, jeżeli chodzi o teorię. To znaczy od poniedziałku trwają zajęcia, głównie oczywiście tutaj na motoarenie i chodzi o starty. Każdy z trenerów ma trochę inną filozofię tego, jak do tego podejść, bo chodzi po prostu o to, żeby zrobić jak najwięcej okrążeń na początku, żeby zawodnicy się wdrożyli. Poniedziałek był takim dniem, bo ewidentnie dla wielu obcokrajowców motoarena była torem nietypowym. Głównie dla Amerykanów była torem za długim, no bo jak sami przyznają, startują na torach, które mają 200 metrów. Moto Arena wydaje mi się bardzo długim torem, nawet jeżeli ma tylko 318, mówię tylko, bo to najkrótszy tor w PGE Ekstralidze. Dla innych zawodników wydaje się dosyć krótka i trudna technicznie i to było widać, że tylko zawodnicy jeżdżący w Polsce czuli się dobrze na Moto Arenie, kiedy mierzyliśmy im czasy, kiedy startowali, kiedy trener Chomski i trener Janas wyciągali wnioski. Wtorek to już był taki dzień, gdzie trochę więcej się zadziało, jeżeli chodzi o starty spod taśmy, już może no nie w czterech, ale w trzech, nadal dużo wniosków, nadal nauka. No i wreszcie przyszedł turniej, który rozłożony został na dwa dni i wczoraj i dzisiaj w klasie 250 ten turniej już się zakończył, a w klasie 500 o godzinie 15 rozpoczniemy tą ostatnią finalną rywalizację. To praktyka, jeżeli chodzi o teorię, to zajęcia odbywają się w hotelu, w którym przebywają uczestnicy i tutaj i dla rodziców, i dla zawodników przewidziano bardzo wiele ciekawych wykładów. Dla mnie najciekawszym był wykład z Ashleyem Hollowayem, kiedy to no, topowy tuner świata przywiózł wszystkie części, rozkręcił silnik motocykla żużlowego i pokazywał wielu osobom, które jednak z tym sprzętem styczności nie mają, to znaczy praktycznie jeżdżą na jednych ustawieniach w swoim kraju, czy to na Węgrzech, czy na Łotwie i tutaj mogli się nauczyć, jak taki sprzęt jest skonstruowany i co warto zmienić, co warto wymienić, jakie części warto kupować. Były zajęcia z fizjoterapeutą, były zajęcia ze specjalistą od marketingu, były zajęcia także z Poladą w kontekście ewentualnych substancji zakazanych. Także cała taka paczka, którą trzeba zapakować i wysłać i wpakować do głowy zawodników najmłodszych, którzy mają stanowić o przyszłości żużla, myślę, że została wysłana, zaadresowana we właściwy adres, no i co najważniejsze, była treściwa. Powiedz mi, skoro byłeś blisko Stanisława Chomskiego, to zdradź trochę, czy magia wychowawcy Bartosza Zmarzlika podziałała na młodych zawodników. Co robił Stanisław Chomski, żeby wpoić im swoją wizję żużla, żeby ich nauczyć jeździć na żużlu jak najskuteczniej, jak najszybciej? To jest bardzo dobre pytanie, bo a propos właśnie Bartosza Zmarzlika i Stanisława Chomskiego, to ja myślę, że były dwie rzeczy, które zrobiły największe wrażenie na zawodnikach, którzy tutaj przyjechali. Nie chcę brzmieć imperialistycznie albo wyniosło, jeżeli chodzi o pozycję polskiego żużla, no ale zawodnicy, którzy tutaj przyjechali, zdziwili się, jak wielki to jest stadion, to znaczy Moto Arena stała się obiektem robienia sobie zdjęć i telefonów, FaceTime'ów do rodziny, żeby pokazać, że mamy w Polsce zadaszony obiekt, który jest dedykowany tylko na potrzeby żużla i to robiło wrażenie w poniedziałek. Drugą rzeczą, która zrobiła największe wrażenie, było to, jak przedstawialiśmy trenera Chomskiego tym młodym zawodnikom i powiedzieliśmy, to jest człowiek, który doprowadził Bartosza Zmarzlika od pierwszego motocykla do trzech mistrzostw świata. I myślę, że to zrobiło niesamowite wrażenie, bo też trener Chomski był bardzo aktywny. To znaczy na początku jeszcze trochę niepewnie, jeszcze trochę nieśmiało. W zeszłym roku tutaj to trener Rafał Dobrucki opiekował się najstarszymi adeptami żużla na kampie. W tym roku Stanisław Chomski, który był lekko szalony, ale aktywny. Ja uczyłem się razem z zawodnikami, kiedy tłumaczył mi po polsku, co muszą zmienić w swojej jeździe. Bardzo gestykulował, był bardzo energiczny. Myślę, że to się podobało, że trafił do młodych ludzi. Potrafił też zażartować, potrafił przekazać wiedzę teoretyczną, ale co najważniejsze, miał niesamowite oko do praktyki. To znaczy, Mateusz, ty i ja oglądamy żużel, widzimy, że ktoś jedzie szybciej albo wolniej, natomiast nie widzimy takich detali, jakie widzi Stanisław Chomski. Zapewne dla części z Państwa oglądających to też nie będzie jakaś tajemnica, ale Stanisław Chomski zwraca uwagę na to, jak ułożone są palce na sprzęgle, bo może za daleko, a może za blisko. Zwraca uwagę na to, czy lewa noga przy ślizgu nie idzie za bardzo w kierunku tylniego koła. Zwraca uwagę na to, jak napięta jest prawa noga, która trzymana jest na haku. To są rzeczy, które trener Stanisław Chomski widział z murawy, przekazywał to zawodnikom, ja też pomagałem w tłumaczeniu. Bardzo ciekawe podejście i myślę, że na zawodnikach też zrobiło to wrażenie, że to było podejście bardzo indywidualne. To znaczy nie jeden wykład dla wszystkich, tylko każdy dowiedział się czegoś, co może robić lepiej. W zeszłym roku
na kampie. Zabłysnęli choćby Niklas Heiselberg, Maurice Brown, czyli zawodnicy, którzy mają już na koncie występy w PGA Ekstralidze. Czy ty dopatrzyłeś jakichś kolejnych kandydatów na gwiazdy ligi i na tych ludzi, którzy mają w następnych latach zastąpić obecnych zawodników do lat 24? Kandydatów to jest dobre słowo, ponieważ nie ma tutaj zawodników, którzy już mieliby jakąś wielką renomę. Niech najlepszym przykładem będzie mój ulubiony zawodnik z tego okresu w klasie 500cc, Michael West, który nie tak dawno temu w Rawiczu wygrał turniej dla amatorów. Na motocykl żużlowy wsiadł pierwszy raz w wieku 16 lat, dzisiaj ma 19. No i musi nadrabiać braki względem innych zawodników. Nie ma oczywiście kontraktów w Polsce, natomiast jeździ świetnie, na to się bardzo przyjemnie patrzy. Kandydatów także dlatego, że chodzi o to, żeby znaleźć dosyć szerokie grono zawodników, jeżeli chodzi o kraje. Bądźmy szczerzy, niektórzy zawodnicy, nie będę wymieniał nazwisk, ale z Estonii, z Łotwy, z Węgier nie do końca pasują. Jest jeden Włoch, który także ma pewne problemy z jazdą dobrą, kiedy przychodzi do starć bezpośrednich z innymi zawodnikami. Więc to są zawodnicy, którzy chłoną żużel i się uczą i niekoniecznie będą kandydatami, żeby występować w Ekstralidze czy Ekstralidze 24, ale na pewno cieszy to, że wrócą do swoich krajów i zaszczepią trochę pasji do żużla, przynajmniej wrócą z tą zaszczepioną pasją do żużla, że gdzieś w Polsce jest stadion na kilkanaście tysięcy osób. Są oczywiście zawodnicy z krajów bardziej żużlowych. Stany Zjednoczone, Australia, Anglia, to właśnie Brytyjczycy radzą sobie najlepiej. William Cairns, którego mogą Państwo znać z SGP3, piąte miejsce Brytyjczyka tam, dzisiaj wygrał turniej 250 i to w wielkim stylu. To nie przyszło mu łatwo, 28 na 30 możliwych punktów zdobytych przez dwa dni, ale to jest zawodnik kompletny. Dobre starty, dobra jazda defensywna, no i co okazało się dzisiaj, także świetne ataki na dystansie. To jest zwycięzca w tej kategorii, ale podobać mógł się też Holender, Lester Matt Jansen, czyli zawodnik, który wzoruje się na Macieju Janowskim, który ma niemiecką licencję. Trochę słabe starty, świetna jazda na dystansie. Zsoltán Lovas, Węgier z Debreczyna, super gość, super starty, bardzo sympatyczny. Pechowiec ogromny, bo stracił swój najlepszy silnik pierwszego dnia na treningu, ale na tym drugim silniku dzisiaj wywalczył trzecie miejsce w kategorii 250cc. Na 500ki jeszcze czekam, tam także królował Brytyjczyk wczoraj Benjamin Trigger, którym opiekuje się Gary Havelock, mistrz świata z 92 roku. Jest w jego boksie, udziela mu cennych rad, zresztą wszystkim uczestnikom, którzy tylko są chętni także. Zobaczymy, czy Trigger, podobnie jak jego rodak, po 14 punktach wczoraj, dzisiaj pierwszą pozycję obroni. Natomiast mnie najbardziej podoba się Michael West, to jest chłopak, którego ja widziałem w styczniu w Australii. Nawet możesz, Mateuszu, to sprawdzić, bo pisałem tekstową relację dla Sportowych Faktów i jest w niej gdzieś wstawka, że Michael West może nie imponuje punktami, ale jeździ całkiem fajnie. I dzisiaj myślę, że udowodni to, że jest jednym z najlepiej jeżdżących zawodników. Zapytałem, co się zmieniło, że wtedy w Australii punktów nie robił, a dzisiaj na kampie jest drugim po pierwszym dniu rywalizacji najlepszym zawodnikiem w kategorii 500cc. Odpowiedział, że kupił jakieś stare silniki od Maxa Fricka i że różnicę robi sprzęt i to też jest pewien aspekt, którego szczególnie Tomasz Golob chciał nauczać tutaj zawodników, mówiąc o tym pierwszego dnia, że trzeba pokazać zawodnikom, jaka jest różnica sprzętowa, żeby nie wchodzili tutaj z jakąś bazą umiejętności, ale żeby wchodzili do Polski potencjalnie jako przyszli zawodnicy, mając świadomość, że Polska trochę tym krajom technologicznie odjechała, wydając grube pieniądze na sprzęt. Z drugiej strony mieliśmy Emila Sajfudinowa, który przekazywał pierwszego dnia zawodnikom też bardzo mocne słowa, że sprzęt zawsze można kupić po czasie, ale umiejętności trzeba się nauczyć w młodym wieku. Marcin, powiedz jeszcze jedno, bo w zeszłym roku mieliśmy historię, że jeden z zawodników przyjechał z dalekiego zakątka świata bez motocykli na motoarenę. W tym roku też były takie historie, trzeba było gdzieś tam ratować jakichś zawodników? Nie ma zawodnika, który przyjechał bez swojego sprzętu. Ten sprzęt bardzo często pierwszej świeżości nie jest, ponownie nie chcę brzmieć jakoś imperialistycznie, ale słyszałem historię o 5, a nawet 10-letnich silnikach, które są tutaj w użyciu, no bo taki sprzęt, żeby nie powiedzieć szrot, trafia do krajów, które na żużlu startują, ale nie stać ich, bo to bardzo często zawodnicy, to bardzo często rodziny, które dokładają po prostu ogrom pieniędzy do tych biznesów. Tutaj przyjechali i mają zapewnione nocleg, wyżywienie, jedyne za co musieli zapłacić to dojazd do Torunia. Pojawił się jeden zawodnik, nie powiem nazwiska, bo
Nie chciałbym, żeby było mu to wypomniane, ale nie zrozumiał po angielsku instrukcji i sam wynajął sobie hotel w zupełnie innym miejscu. Mniejsza o to, bo nie ma pomocy jako takiej ze strony klubu, tak jak to było w przypadku Alexa Acuni rok temu, który otrzymał motocykl z Apatora, ten motocykl został mu wypożyczony. Teraz wszyscy mają swój sprzęt, natomiast to, co myślę, jest bardzo fajne, codziennie tutaj do dyspozycji jest warsztat. Są mechanicy klubowi Apatora. I to jest bardzo ważne, ponieważ jak trener Chomski pracował z zawodnikami, to oni na przykład przychodzili i mówili, że mają, nie czują się dobrze na starcie. Ten tor jest bardzo twardy, na pewno o wiele twardszy niż w innych krajach, chociażby Duńczyk miał z tym problem i podchodził do trenera Chomskiego i mówił, że jak on ma się odnaleźć na takim starcie. I pierwszą diagnozą oczywiście było to, jak startujesz. I tutaj nie dopatrzyliśmy się jakichś wielkich błędów w sylwetce, natomiast od razu powędrował ten Duńczyk do mechaników, którzy znaleźli mu właściwe ustawienia. Wielu tych zawodników, też Amerykanów skorzystało z tego, żeby mechanik spojrzał na ich ustawienia, bo bardzo często to są osoby, które, uwaga, to jest prawda, to jest coś, co ja słyszałem wielokrotnie, uczą się żużla z YouTube'a. Uczą się, jak jeździć, uczą się, jak składać motocykle, jak remontować silniki, znajdywać ustawienia i tak dalej, a tutaj mają profesjonalistów, ludzi, którzy robią to w zasadzie codziennie, mechaników, którzy tylko raz rzucą okiem i wiedzą, co z tym sprzętem, co z tymi ustawieniami, nierzadko ustawionymi na wiele, wiele tygodni i niezmienianymi, było nie tak, więc myślę, że to też taki ważny aspekt kompleksowy tego, żeby zawodnicy się tutaj uczyli. Marcin, wierzę Ci na słowo, bo oglądaliśmy wszyscy półfinały drużynowego Pucharu Świata. Wiemy, w jakiej sytuacji jest obecnie żużel, więc takie inicjatywy jak Speedway Ekstraliga Camp są bardzo potrzebne. Dziękujemy Ci za ten raport obszerny. Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy. Dziękuję. Do usłyszenia o 15 na YouTubie Ekstraligi. Startujemy z ostatnią transmisją, jeżeli chodzi o turniej, akurat klasa 500cc, więc na pewno będzie się działo, bo wczoraj było to bardzo przyjemne dla oka. Oczywiście polecamy transmisję dla wszystkich kibiców, którzy są ciekawi młodego pokolenia, tego jak prezentują się zawodnicy. A my przechodzimy do kolejnego punktu naszego magazynu, dania głównego skrótu z piątkowego meczu Fogo Unii Leszno z Betard Spartą Wrocław. Już w sobotę polscy żużlowcy powalczą o złoty medal. Presja będzie pewnie większa nawet niż na żużlowcach Fogo Unii Leszno przed ostatnim meczem. O tym, jakie plany związane z finałem drużynowego Pucharu Świata ma selekcjoner naszej reprezentacji, dowiemy się po wywiadzie Jarosława Galewskiego właśnie z Rafałem Dobruckim. Posłuchajmy. Panie trenerze, ruszył drużynowy Puchar Świata. Proszę na początek powiedzieć, jakie nastroje w polskiej reprezentacji przed tym, co najważniejsze, czyli przed zbliżającym się finałem na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Pozytywne. No, myślę, że to jesteśmy przygotowani, skoncentrowani na tym, co przed nami, także jak najbardziej dobre. Długo spekulowało się o składzie prezentacji na finał drużynowego Pucharu Świata. Proszę powiedzieć, czy pan miał duży ból głowy, czy to były trudne decyzje z pana perspektywy? No, jeszcze niedawno myślę, że wszyscy mieliśmy trochę ból głowy, ponieważ trudno było jakby wyselekcjonować taką grupę zawodników, bo borykali się z większymi lub mniejszymi kłopotami. Myślę, że od dłuższego czasu bardzo pozytywnie zaskoczyli. Myślę, że zawodnicy się uporali z tymi kłopotami, które były i no dzisiaj już prezentują poziom, który no powiedzmy satysfakcjonuje ich samych przede wszystkim. Ciągle praca, bo niestety żużel jest taką dyscypliną dość, nawet bardzo bym powiedział, dynamiczną. Ciągle jest ten element sprzętowy i tak dalej, więc to jest to, na czym skupiają się najbardziej w tym momencie. Czy czuje pan presję przed tym finałem Pucharu Świata? Czy po ubiegłym Speedway of Nations docierają do pana też opinie, że wszystko poza zwycięstwem zostanie uznane za porażkę? No i jak reaguje pan na takie opinie? Znaczy, ja już zdążyłem się przyzwyczaić. No jesteśmy od wielu lat na, można powiedzieć, na top. I zawsze jesteśmy takiej ocenie poddawani. Wszystko jakby, co jest poza oczekiwaniami, a na dzień dzisiejszy no już w niektórych kategoriach no medal srebrny już jest
traktowane jako porażka czasem przez niektóre, że tak powiem, opiniodawcze stwory, także no, trochę nie potrafimy się już z tego cieszyć, mam wrażenie, aczkolwiek no, myślę, że to jakby na ten moment no, jesteśmy skupieni na tym, żeby to zdobyć, sami czujemy się jakoś odpowiedzialni za te wynik też z wojenstw oczywiście, więc myślę, że gdzieś tam to z tyłu głowy jest, ale nie to nas teraz powinno zajmować i koncentrujemy się na tym, co przed nami, co jest do zrobienia we Wrocławiu. A jesteśmy w Pana ocenie głównym faworytem, jak patrzy Pan na formę zawodników innych reprezentacji i to, o czym sam Pan powiedział niedawno, czyli że spora część naszych zawodników przeżywała mniejsze lub większe problemy przed tą najważniejszą międzynarodową imprezą tego roku. Znaczy ja myślę, że jak spojrzymy na wszystkich liderów drużyn, zawodników Grand Prix, którzy no tutaj w dużej części wypełniają te składy, myślę, że każdy przeżywa jakieś kłopoty. Związane to jest z tym, że bardzo dużo dzisiaj w samym wyniku waży jakość czy jakość dopasowania sprzętu i każdy się z tym boryka. No myślę, że dzisiaj na pewno liderem w tym jest, no zresztą liderem w klasyfikacji Grand Prix i jakby z radzeniem sobie z tymi kłopotami jest Bartek Zmazik, natomiast myślę, że cała grupa zawodników ma z tym kłopoty i to tak de facto dzisiaj takie kłopoty przeżywają wszyscy. Czy my jesteśmy faworytem? No jesteśmy u siebie, więc jakby tu taka jest kolej rzeczy, natomiast no myślę, że to są zawody, w których jadą zawodnicy, dla których tor jakby nie ma wielu znaków zapytania i znają go bardzo dobrze. Dodatkowo drużyny, które będą z nami rywalizować, będą po jazdach półfinałowych czy po barażach, będą dosyć mocno najeżdżeni. Dla nas pozostanie krótki trening przed samym finałem, co nie jest komfortową sytuacją. Natomiast no cóż, no, takie są realia, do nich się ustawiamy, do nich się przygotowujemy, żeby wynik był jak najlepszy i być do tych zawodów przygotowanym optymalnie. Tak jak Pan powiedział, liderem tej drużyny jest Bartosz Zmazlik, ale świetny też powrót po tej dość poważnej kontuzji na tor zanotował Dominik Kubera. Chciałem zapytać, czy dla Pana to było zaskoczeniem, że on wrócił tak szybko i w tak imponującym stylu i że w zasadzie już jest chyba w miejscu, w którym był przed kontuzją? Tak, myślę, że dla nas wszystkich była to miła niespodzianka, że Dominik szybko do nas wrócił. W stylu, no, jakim można byłoby sobie chyba tylko wymarzyć. Tak, ja myślę, że spodziewałem się, że Dominik wróci szybko, dlatego że on jakby tu kontuzji doznał, nie mając żadnych kłopotów. Był na fali wznoszącej. Motocykle, sprzęt, jego forma była optymalna, więc on wracając jakby nie musiał tego wszystkiego szukać, tylko skoncentrować się na wyleczeniu kontuzji, co zrobił bardzo szybko, bez żadnej presji, bez myślę nagabywania z żadnej strony. Zresztą takie były rozmowy, że do treningów Dominik wróci, kiedy będzie 100% sprawny i jak najbardziej to też jakby tutaj akceptowałem i pochwalałem taką sytuację, bo takiego Dominika my potrzebujemy. Bardzo długo w tym roku problemy sprzętowe przeżywał Patryk Dudek. Mam wrażenie, że w końcu jest znacznie lepiej, pewnie Pan też to widzi. Jak Pan uważa, co jest przyczyną, że u Patryka w końcu to poszło we właściwym kierunku? No, czy tu akurat to temat jakby dosyć zero-jedynkowy. No, myślę, że tutaj pozyskanie, że tak powiem, czy dogadanie się z mechanikiem, który dołączył do Patryka Dudka, myślę tu o Darku Sajdaku, który no jakby przez tydzień być może rozpatrywał sprawy sprzętowe Patryka i myślę, że znalazł na to bardzo szybko receptę, potrafią się z tym dogadać, potrafią znaleźć wspólny język, co jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj Patryk jest zawodnikiem bardzo
dobrze jeżdżącym technicznie, natomiast potrzebuje kogoś, kto bardzo trafnie oceni to, czego on w danym momencie potrzebuje. I myślę, że tutaj znalazł taką po prostu osobę. Panie trenerze, gdyby miał pan wskazać naszego największego rywala, patrząc na składy poszczególnych ekip w tegorocznym drużynowym Pucharze Świata, to którą ekipę by pan wybrał, której się pan najbardziej obawia, jeśli chodzi o to, co może się wydarzyć w sobotę? No ja myślę, że jeżeli nic się nie wydarzy dziwnego, to w finale będziemy się ścigać z Danią, Wielką Brytanią i Australią. I myślę, że te drużyny są wszystkie bardzo wyrównane. Mają w składzie każda z nich trzech klasowych zawodników. Jednego takiego, powiedziałbym, no, czarnego konia, który może zrobić wszystko. Więc to są bardzo, bardzo trudne drużyny i myślę, że tutaj, jak pan pytał wcześniej o faworyta, no faworytów jest czterech, no każdy startuje z białą kartką od pierwszego wyścigu i myślę, że tak to będzie wyglądać. Od tego sezonu drużynowy Puchar Świata odbywa się w formie żużlowego mundialu, wszystko dzieje się w jednym miejscu, w trakcie jednego tygodnia. Czy panu się ta idea podoba i czy ona się sprawdzi w pana ocenie w perspektywie nieco dłuższej oczywiście niż ten sezon w światowym żużlu? Czy to jednak nie jest odpowiednia idea dla żużla? Jak pan uważa? Ja myślę, że wszyscy czekaliśmy długo na powrót DPS-u i myślę, że każdy spoglądał na to z oczekiwaniem. Myślę, że to dla kibiców ta formuła jest dużo bardziej atrakcyjna, dla nas też wydaje się dużo bardziej jakby też sprawiedliwa, więc myślę, że tak, to jest dobry ruch. Myślę, że jedyną rzeczą taką do dyskusji myślę jest fakt, czy wszystko musi się rozgrywać w jednym miejscu, szczególnie w Polsce, gdzie jednak no, kumulacja jest duża, cztery właściwie turnieje w jednym miejscu, być może nie jest to najlepszy pomysł, być może półfinały mogłyby się rozgrywać w innych miejscach, gdzie z pewnością też byłaby odpowiednie zainteresowanie i byłaby też publiczność. No nie oszukujmy się, we Wrocławiu każdy czeka na finał, być może baraż, natomiast no, półfinały nie są tak aż z pewnością atrakcyjne. Myślę, że w innych ośrodkach na pewno zgromadziłby więcej ludzi. Oczywiście to jest problem logistyczny, organizacyjny, aczkolwiek no, jak miałbym się czegoś tutaj doszukiwać, to być może tylko taka sytuacja, aczkolwiek tak jak mówię, myślę, że wszyscy na Puchar Świata bardzo czekaliśmy. Panie trenerze, wykorzystując pana obecność w naszym magazynie, chciałbym zapytać jeszcze o tematy szkoleniowe, bo wiadomo, że one mają istotny wpływ na to, jak będzie w przyszłości wyglądać reprezentacja Polski. Zapewne od dłuższego czasu przygląda się pan dyskusji dotyczącej PGE Ekstraligi. Tam pojawiły się zarzuty, że mamy zbyt wielu niedoświadczonych juniorów, którzy za mocno odstają umiejętnościami, że jest też problem z zawodnikami wieloma do 24 roku życia i przez to poziom niektórych wyścigów jest zbyt niski, więc powinniśmy rozważać zmiany regulaminowe. Co pan na to? Jeżeli będzie taki system szkoleniowy, który pozwoli na to, że juniorów będziemy mieli odpowiedniej jakości i ilości, to jestem w stanie się zgodzić, żeby był jeden czy dwóch, czy w ogóle juniora w Ekstralidze. Natomiast nie widzę takiej możliwości dzisiaj, gdzie ciągle i tak są wymogi szkoleniowe dosyć restrykcyjne. Ciągle jednak robimy dużo ilości, mało jakości, niestety. I tu jest kłopot. Natomiast no, jakby tak generalnie w ten sposób to wygląda. Natomiast jak się przyjrzymy temu, no, są ośrodki, które potrafią wyszkolić zawodników, którzy skutecznie ścigają się w Ekstralidze, nie odstają, rywalizują, można powiedzieć czasem na równi z najlepszymi zawodnikami ligi i nie ma z tym kłopotów. No myślę, że tu jest jakby indywidualna sprawa w klubach, które jakby no nie potrafią tego robić lub niestety mają politykę taką, że jest to nie aż tak potrzebne.
Natomiast no, myślę, że w tym sezonie niedawno zupełnie wydarzyła się bardzo ważna sytuacja, która dosyć mocno, myślę, została zbagatelizowana. Otóż myślę, że jeśli chodzi o GKM Grudziądz i trenera Kościechę, który niedawno rozmawialiśmy o tych właśnie kłopotach i z tej rozmowy jakby finał sprawy jest taki, że koszty juniorów, wyszkolenia, sprzętu, opieki i tak dalej, no, są duże. Natomiast no, po tym, co akurat GKM Grudziądz osiągnął w dwóch meczach, czyli utrzymanie się właściwie lidze, no, w lidze, można powiedzieć, że ci juniorzy nie kosztowali, a zarobili 6 milionów złotych, bo zapewnili utrzymanie GKM-owi w lidze, więc myślę, że tutaj jest problem z optyką widzenia w niektórych klubach niestety. Okej, a powinniśmy rozmawiać teraz o zagranicznym juniorze na którymkolwiek z poziomów rozgrywkowych pana zdaniem, czy ta dyskusja nie jest uzasadniona? Znaczy, no jak dobrze kojarzę, jest zagraniczny junior w niższej klasie rozgrywkowej i okej, pytanie, okay, czy powinien być dalej? Pytanie, czy powinien być dalej, do tego zmierzam. Czy powinien być dalej? No, myślę, że to trochę taki jest bonus, był, wydaje się, dla tej grupy klubów, które no jakby też nie są aż tak dofinansowywane jak Ekstraliga. Nie wiem, myślę, że to jest też ukłon trochę w stronę, podobnie jak U24 w Ekstralidze, to tu jest, myślę, podobnie ukłon w stronę jakby światowego Speedwaya, co też, jak widzę, jest często niedoceniane, żeby zawodników, którzy gdzieś startują na świecie, nie mają takiej ilości startów, dopuścić też do tego, aby mogli się rozwijać, aby żużel na świecie dalej istniał, przetrwał i funkcjonował możliwie normalnie. I tu na to ewentualnie się mogę zgodzić. Natomiast myślę, że cały system szkolenia, ciągle zresztą, jak była budowana piramida, była mowa o tym, że wymagać będzie zmian, jakichś retuszy i tak dalej, ponieważ to jest no, operacja na żywym organizmie i na pewno nikt nie jest w stanie zaprojektować tego bardzo precyzyjnie na 5 czy na 10 lat, bo to temat się zmienia i na pewno takie zmiany też w tym roku są konieczne. Zawodnik do 24 roku życia, pana ocena tego przepisu, czy to jest już właściwy czas w ogóle, żeby go oceniać, czy trzeba jeszcze poczekać, a jeśli jest właściwy, to czy powinniśmy to kontynuować, czy się z tego wycofać? Myślę, że jeszcze taką ostateczną ocenę jeszcze za wcześnie, ale póki co oceniam ten pomysł dobrze. A jakie widzi pan największe korzyści tego pomysłu, skoro ocenia go pan dobrze? Myślę, że wielu zawodników, którzy... No jest to taki parasol ochronny jednak mimo wszystko. Nie odstają ci zawodnicy, tak, są czasami kluczowymi zawodnikami w tej formacji U24, więc myślę, że to na ten moment to spełnia. Natomiast no jakąś taką gruntowną ocenę, to myślę, że no to jeszcze teraz za wcześnie o tym mówić. Kluczowe role w reprezentacji będzie odgrywać dwóch zawodników Platinum Motoru Lublin. Zobaczmy, jak Bartosz Marzyk i Dominik Kubera zaprezentowali się w niedzielę poprzedzającą najważniejszy turniej dla polskiego żużla w tym roku. Zobaczmy skrót meczu Platinum Motor Lublin Tauron Włóknia Częstochowa. Skoro mamy drużynowy Puchar Świata, skoro mamy problemy Włókniarza Częstochowa, to nie mogło zabraknąć komentarza Marka Cieślaka. To będzie nasz kolejny gość, ale Marek Cieślak nie będzie sam, bo każdy uważny kibic w tle usłyszy kurę, czyli najsłynniejszą papugę w żużlowym środowisku, papugę Marka Cieślaka, która nam przygrywała do rozmowy i także krzyczała między innymi na trenera, ale także na psy. Zobaczmy, co mimo wszystko udało nam się wydobyć z trenera Marka Cieślaka. Trenerze, przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia w drużynowym Pucharze Świata, który też kojarzy się z panem w Polsce. No to jak będzie z naszą kadrą? Będzie złoto, czy będzie wielka porażka? No ja myślę, że złoto.
Tak, specjalnie to wydaje mi się, że jedynym przeciwnikiem naszej drużyny to może być pogoda. Że jakby się tor przez te opady deszczu po prostu zrobił inny. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale że jakby się podmaczał tam przy krawężniku, zrobiłby się trudny. Wtedy może być, że będą problemy. A duża presja nie będzie przeszkodą dla Polaków, bo mam wrażenie, że teraz jest tak duża presja, że każdy wynik oprócz zwycięstwa niekwestionowanego to będzie przyjęta jako gigantyczna porażka. Jak to się mówi, chciałeś rower, to pedałuj. Jak to mówił Zbyszek Boniek do nowego prezesa PZPN-u. To znaczy, presja zawsze była. Kiedy nie było presji? Zawsze była presja. Każde tam drugie, trzecie miejsce to była porażka, a zawsze żądało się. Tylko że kiedyś w tych pucharach, no to jeździł Kram, jeździł Lee Adams, Sullivan. Mocni byli Duńczycy, bardzo mocni, z Pedersenem, któremu motor nie szwankował, który wygrywał. Tam Iverseny, Andersen. Także a żądanie wyniku było, jest i będzie, szczególnie u nas, w Polsce, gdzie zainteresowanie żużlem jest duże w stosunku do innych po prostu nacji. A wróćmy do rozgrywek ligowych i do pana rodzimego, macierzystego włókniarza. Nikt lepiej nie będzie wiedział tego, co dzieje się we włókniarzu. Trzy porażki, ostatnie zwycięstwo pod koniec czerwca. Można mówić o kryzysie włókniarza i o tym, że ta wizja zdobycia medalu się oddala? No na pewno nie można powiedzieć, że jak się przegrało trzy mecze i to dosyć tak można powiedzieć przekonująco, prawda? Że jest dobrze. Na pewno jest problem, na pewno jest kryzys, można tak to nazwać. Ale to nie znaczy, że włókniarz już jest skazany po prostu na pożarcie. Ale na pewno problemy są do rozwiązania i to zarząd klubu, trener musi zrobić. Ale tym problemem jest tor, czy nie? Wyjaśnijmy to raz na zawsze, bo prezes chyba ciągle nie jest tor. Ale no dobrze, to tor w Lublinie, co? Jaki wpływ ma włókniarz na tor w Lublinie? Taki, jaki był, trzeba było jechać. To samo było w Gorzowie. W Częstochowie, no fajnie, tor nie taki, jak tam zawodnicy narzekali. No dobrze, ale przegrali 7 pierwszych startów podwójnie z Wrocławiem, więc... To start zrobili sobie tak, jak chcieli, więc przegrali te wszystkie starty, więc problem jest gdzieś indziej. Na pewno tor musi być robiony pod swoją drużynę i nie zawsze się to uda, bo różna pogoda jest, niekiedy to mecz jest zastrzeżony, nie wolno nic zrobić, także no ale na tym polega też i siła drużyny, że potrafi się dostosować po prostu do warunków, jakie po prostu są, prawda? A co się dzieje z Kubą Miśkowiakiem? No bo to jest ten zawodnik, który zawodzi najbardziej i mówi się o tym, że po sezonie odejdzie z włókniarza. Powinien odejść? To nie ma szans na to, żeby on poprawił swoje wyniki jako zawodnik włókniarza? No tego to ja nie wiem, bo ja takim gościem częstym nie jestem, chociaż prezes mnie ostatnio zapraszał na kawę. Ja po prostu może mniej wiem na temat włókniarza niż inni. Ale oglądam mecze, chociażby mówię na samej podstawie obserwacji meczów. No jest Kuba w kryzysie. Wydaje mi się, że to jest bardziej kryzys taki psychiczny, takie podłoże psychologiczne, że coś zablokowało się w nim, bo przecież on jeździ, to umie i to udowodnił nieraz, prawda? No muszą rozwiązać problem. Bo właśnie od dobrej dyspozycji Miśkowiaka zależy w dużej mierze wynik całego zespołu. Także no jest robota przed klubem całym, prawda, żeby to wszystko
poukładać w tych najważniejszych meczach. Trenerze, no, czy wobec doskonałej formy Sparty Wrocław, Motoru Lublin i Stali Gorzów Włókniarz zdobędzie medal w tym roku? No znaczy, no, na dzień dzisiejszy, tak jak teraz jadą, to nie zdobędzie, prawda? Ale to jeszcze jest trochę czasu do tego i myślę, że na swoim torze, jak trafią na dobre warunki, co nieraz pokazywał Włókniarz, przepiękne akcje, mecze, gdzie zawodnicy, jak, nawet jak z Toruniem, gdzie mijali się na kresce, a to Włókniarze mijali, czyli oni to potrafią. Ale no, myślę, że dużo będzie też zależało od klubu, czy to ciśnienie takie, bo wydaje mi się, że te porażki spowodowały troszeczkę taką niewiarę wśród zawodników w swoje możliwości, a jednocześnie klub też to też na pewno jakąś presję wywiera, no bo to jest normalne, prawda? Teraz jak sobie wszyscy z tym poradzą? Jak to się mówi, żołnierza poznaje się po ostatniej akcji. Przejdźmy teraz do klubu. Unia Leszno jeszcze chwilę temu była zagrożona spadkiem, a dzisiaj może wybrać sobie drużynę, z którą zmierzy się w finale. No i pytanie teraz takie. Albo Motor Lublin w przypadku zwycięstwa w Krośnie, albo Sparta Wrocław w przypadku porażki. To co by pan zrobił na miejscu Unii Leszno? Wybrałbym sobie jednak Spartę, prawda? Bo tak jak ostatni mecz pokazał w Lublinie, że u siebie potrafią jechać, a na wyjazdach też potrafią. Także, no ale jak to zrobić? No właśnie, jak to zrobić? Chciałem zadać to pytanie. Jak to zrobić? Jak przegrać w tak mocną drużyną w Krośnie, rozbitym, bez wiary, bez nadziei jakiejś wielkiej? No zawsze przegrać jest łatwiej niż wygrać, prawda? No tylko chodzi tutaj o ten savoir vivre w sporcie, prawda? Jak to można przegrać? Poza tym też tu chodzi też i o pieniądze, bo zawodnicy jeżdżą za duże pieniądze i teraz nawet jak ktoś wpadnie na pomysł, no to przegramy. No dobra, no to wszyscy stracą po ileś tam pieniędzy. Ale z drugiej strony powinni sobie powiedzieć, że jak pojadą z Lublinem, to stracą jeszcze więcej, no, bo zrobią tych punktów mało, prawda? No to już zostawiam w gestii Piotrka Barona, żeby sobie tą sprawę rozwiązał. Ja mu nie będę podpowiadał, no bo też co bym miał mu powiedzieć. Ale lepiej, żeby przegrali. A propos Piotra Barona, gdzie widzi pan Piotra Barona w przyszłym roku? Bo już sam zdradził zainteresowany, że kilka ofert dostał. No to gdzie będzie pracował? W Unii Leszno. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla niego na najlepsze wyjście. To nie jest fajnie iść do drużyny, bo do której drużyny by poszedł? Czy do Apatora, czy do Grudziądza, bo takie tam jakieś tam przecieki. Albo do Częstochowy. Albo do Częstochowy, no. No, powiem, że w Unii Leszno ma sprawę, jak to się mówi, jasną. Jest tam już 7 lat, prawda? To wszystko ma poukładane. Ma za sobą prezesa Rusieckiego. Tego drugiego, jak on to tam, Jorzyń z Barzyń. Myślę, że to nie jest jego człowiek. Wręcz przeciwnie. A iść do innego klubu i ja to znam, jak to jest. To te kluby, te prezesy, to wszystko to jest po prostu, no, lekko powiedzieć, Muppet Show, prawda? Wszystko wiedzą, niekiedy to im potrzebne nazwisko trenera, a nie trener, bo i tak zrobią to, co będą chcieli, a wszystko zwalą na trenera. Dlatego ja bym Piotrkowi radził lekko z prezesem Rusieckim spotkać się, jak to się mówi,
na takiej małej sali, gdzie wziąć sobie jakąś rozmowniczka takiego tam ze 2-3 razy, a później podyskutują, na koniec się ucałują i będzie dobrze. Nie? Ma tam swoją ekipę, coś tam sobie wzmocnią, będą dobrze jechać, bo poza tym zawodnicy jednak są za Piotrki. A obcy klub, to ja powiem, tam już są jacyś, jakieś już są układy, układziki, to wszystko. Iść do Grudziądza, no trzeba by budować od nowa właściwie dużo. Nigdy nie wiadomo, czy to wyjdzie. Toruń no, jest niebezpiecznym. Chociaż za Piotrkiem jest to, że on tam pochodzi z tych okolic. Ja nie wiem, czy z Grudziądza, czy chyba więcej z Grudziądza niż z Torunia. Ale czyli Krzyżak do Krzyżaków. No, mieszka to, teraz w Toruniu, więc miałby bliżej na pewno. Więc na pewno tak. Mógłby się tam zaaklimatyzować. Czy w Częstochowie? To wszystko zależy od wyniku. Jakby się wygrywało, no to będzie fajnie. A jakby się coś tam przegrywało, no to będzie niefajnie. No i tyle. Nie? Także no, praca trenera to tak jak to mówiłem. To jak całowanie tygrysa, prawda? No. To prawda, ale wróćmy jeszcze do Apatora Toruń, bo wiemy, że jest giełda transferowa. Mm. I słychać, która zgłosi, że faktycznie Apator dość poważnie rozważa zatrudnienie Andrzeja Lebiediewa w miejsce Pawła Przedpełskiego. To byłby dobry ruch? Jest pan za tym, żeby Paweł Przedpełski znowu zmienił... Ja nie jestem za tym, bo to nie jest moja... Ja nie mam interesu w Apatorze, żebym mówił, czy to będzie dobrze, czy jestem za tym. No, tak. No myślę, że na pewno Lebiediew no więcej może dać od siebie ogólnie i na wyjazdach i u siebie, aniżeli Przedpełski. Myślę, że Przedpełski doszedł już do jakiegoś takiego poziomu, który już większy nie będzie, tylko może być mniejszy. Takie mam wrażenie. Mogę mylić, prawda? Ale to myślę, że to nie byłby głupi ruch. Okay. No taka jest prawda. No, wyniki Pawła, no, jak ktoś mówi, nie powalają. Nawet powiem, że miał ten super sezon 2 lata wcześniej, prawda? W zeszłym roku jeszcze jeździł w Grand Prix. W tym roku, co wszedł do Grand Prix, no to jeździł naprawdę dobrze i wtedy był rzeczywiście jednym z takich liderów drużyny. No teraz tak to nie jest. Nie? Lebiediew jednak... No jakby to nie było, jednak te doświadczenie, bojowość jakąś posiada i potrafi zawalczyć. Jakby tam był, wjeździł się w ten tor i także myślę, że stagnacja też jest niedobra. No, trzeba coś zmienić, prawda? Może nie za często, ale trzeba. Może Paweł właśnie gdzieś w innym klubie by się po prostu też i odrodził, bo to są już inne wymagania, inni ludzie. Człowiek chce się pokazać, prawda, w nowym towarzystwie. Mogłoby to jednej stronie i drugiej po prostu pomóc. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w magazynie PGE Ekstraligi. Przypomnijmy, Anders Thomsen opowiedział o kulisach negocjacji. Marek Cieślak wcielił się w rolę doradcy. Powiedział Piotrowi Baronowi, gdzie powinien pracować. Doradził także działaczom Apatora Toruń, kogo z dwójki Lebiediew-Przedpełski powinni wybrać na przyszły sezon. Rafał Dobrucki podzielił się swoimi opiniami na temat najbliższych wyzwań w drużynowym Pucharze Świata, a Marcin Musiał opowiedział nam, jak wygląda drugi Speedway Ekstraliga Camp. Ja zapraszam Państwa codziennie do śledzenia newsów nie tylko żużlowych na stronie WP Sportowe Fakty, mnóstwo informacji, wszystko na bieżąco, relacje nie tylko z drużynowego Pucharu Świata, ale także ze wszystkich imprez, które w tym tygodniu, także indywidualnych Mistrzostw Polski. To by było na tyle. Zapraszam Państwa także na przyszłym tygodniu, tradycyjnie o godzinie 13 w czwartek, na kolejny magazyn PGE Ekstraligi i kolejne ciekawe rozmowy. Dziękuję Państwu bardzo, nazywam się Mateusz Puka i do zobaczenia.